Robert, 20 więcej. Więcej sobie. Ile ci wyszło? 40? Na Filipki? 40 jakoś, tak. Około 40. Tylko, że ja z Ligoty jechałem. I tam Ligota, Mazańcowice, tam te rejony. Chodź, bo to jaką kolędę zaśpiewasz, bo ty tu jesteś głównie tym grygiem. Skończony, skarcony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Niebem Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. Dobrych radach, dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Przed Panem Betlejem, przed Panem Betlejem, Betlejem. Maluśki, 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 jako rękawiczka, albo ci też jakoby, jakoby, śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Ty nie lepiej by tobie było siedzieć w niebie. Tatuś, kochany, kochany, wybiegają w siebie. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Tam ci zawsze służyły, służyły, prześliczne anioły, a tu leżysz sumieni, sumieni, jako palec goły. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu. No cóż, to wy, jakąś kolędę za jutro. No, no. No, no. Pasterze, grając co się wieczą też tu na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Na syści, na zdrowi, na to Boże narodzenie, na nowy rok. Co byście tu byli zdrowi, weseli, jako w niebie i anieli. Co byście darzyło, mnożyło, co byście byli w każdym kątku, po dzieciutku, a za pieczem troje, co byście nie powiedzieli, które je moje. Hej, hej, hej! Pod powałem wisi sadło, dejże Boże, co by spadło, co by my się podzielili, po kolędzie nie
łodzini, tak to może zejść. Hej! Też nie wiadomo kiedy. No po prostu lepiej, ale nic nie wiadomo. Gdzie? To w lecie, nie? Nie, panie. Nie. To bariery. Nie ma. Gdzie ma bariery? Nie ma. Tu jadą z maszyny. W lesie muszę się zabrać. Pod mostem, gdzie jest most dwukierunkowy. Kurde. Jechał w swoim morzu, a przeciwko mi ciężarowy idzie. O kurde. Lewa wolna. I czołowo, w samej środku mostu my się zderzyli czołowo. Jak Jurek. Był samochód ciężarowy z przyczepą. Jak mnie wziął na rok, jak mnie dupnął z przodu. Z tym, że mnie nie zaklinowało, tylko jak mnie dupnął, tak mnie wycisk z tego mostu, nie? Ale poduszki jak mu dupy, to nie przytulny był. A ty dzisiaj? A, to było 5 lat. Więcej. Miałem korda, takie na polo miał. Ale mówi, ale nie przytulny był, poduszki dupy nie przytulny. Żona myślała, że nie żyje. Był, ale to chłopie to nie ma tak gęba sino od poduszki, to nie ma tak jak się wydaje. A mnie przyczyniło temu, że mu kierownica, ręce na kierownicę i oklatę, nie? Tu. I mnie się nic nie stało, tylko takie potłuczone, nie? Wszystko. Ale gdzie mu to przyszło pod, wjechać pod wiadukt z drugą stroną? To był ten czas, jak ciągle światło wody. Wiesz, tak kopali fels po tym, jak. I on gdzieś z Jasła Krosna był ten kierownicą. Przed nim jechał z firmy Żuk i tam jak 30 pod mostem. Żuk doskonale znał sprawę i zahamował pod mostem. A ten jak uderzyć tego Żuka, uznał, że mu to ten drugim tunelem przejdzie. To tam parkuje. To takie jeszcze pluskawki składane. Może jakieś mrożonki tu chcę. Możemy jechać. Leszek, czy to jest? Ja. A my kiedyś pojechali dalej, wyjechaliśmy przy stacji w Piebiu. No, to tam dudnią. No. Tu wyjedziemy na miku.
Ale koło Grochówy pojedziemy. I tak z Zośką chyba. Szyna, wiesz, jak Szyna Śliszko jest? No więc tu się mi Michał Wiktor wybawił. Leżą, a jak się jedyną rozglądą, czy nie jedzie jakiś pociąg. A mówiłem, nie. No to tak byś widzę, że nie zaszedł. Ale Śliskie, nie wiem. Tak sobie do uposażyłem jedno szóstko. My to wierzymy. Ale pamiętam, my kiedyś tu jechali dookoła Zapory. To my przejechali przez jakiś mostek taki, robili za jakiś mostek. A faktycznie, moja siostra tam wpadła do kałuży. Pamiętam, my jechali tym rowerem. No. Tak jakiś tam mostek był. Było tu jeszcze takiego. Objazd był, robili, a tam był nowy mostek. Wiem, bo moja siostra tam wtedy do takiego błota wpadła. Nie, ja? Ja, bo to po prostu tak w lesie szło objazd ja, tego tak. Mostu właśnie. Leszek, bo ty tego może tak nie do końca rozumiesz. Tam jak go ci teraz pokorzyłem do końca przez las, jest po tym taka bajerka, no taki potuczek. Potem no przez bajerkę ma być gładka i docelowo miało być wzdłuż całego wału, aż do strumienia, do tego mostu, ścieżka rowerowa. Ale to straszne koszty, już teraz zmniejszyli, miało być 40 milionów na 30 milionów, że tylko część będzie po wale, a część będzie lokalnymi dróżkami tam za Rzecze, tam jak Frelichów, lokalnymi dróżkami. Powiedz mi jedno już, bo my o czym innym mówimy. My też jechali dookoła Zapory. Bo my jechali tu właśnie też przez ten las i my przez jakiś most przejeżdżali. W budowie był most i my taką ścieżką objeżdżali go. Nie pamiętasz tego? Dookoła Zapory? No my dookoła Zapory, ze 3 lata temu jechali, czy 4 lata było. Temu. To byłem chyba pierwszy raz z wami też. A nie jechali my na Zaporę, do Łąki tam? Nie, no to tam, ja nie mówię, tu my na Frelichu jechali i tu jadą w tą stronę przejeżdżali. A był tam taki, a to bliżej Chybia, tam już wiem, no. O czym ty mówisz. A to tam z Chybia się zjeżdżą, w tej głównej chybskiej drugi, jak się zjeżdżą, był taki most, i tam robili, i taka dróżka była, to wiem, o czym ty mówisz. Ty most robili, a my gotowy, go objeżdżali dookoła. A ty most już jest gotowy teraz, no. Już jest zrobiony, gotowy most. Ale gdzie ty most prowadzi? Nie, no to też za tej lokalnej dróżkę, ty taki... Nie, bo to było, Jurek, to było w lesie. To w sumie Leszo druga jest. Aha, no tylko takie dziadostwo było, no zrobili taki porządny mostek, bo to tam chyba, ja nie wiem, czy nie mieli problemu, żeby zrobić zwózkę drzewa z lasu. Za ciężkie, że to tam był taki prowizora, a zrobili porządny mostek, ciężarowe auto teraz może normalnie drzewo z lasu złożyć. To chyba leśnicy chyba nie jakoś inwestowali. No. Wiem, o czym teraz mówię, wiem. Budowie był taki most. Ale tam blisko było, jak ten chybski zjeżdżasz. No nie, no wjechałeś na ten... Wjechałeś raz i kawałek się jechało 2 kilometry i był ten most taki w budowie. No, nie wiem, co mówisz. No. Ten rower też wie o czym. Tak, no właśnie mówimy o tym. No. A ciekawe, co z tą drogą tutaj mają robić. To takie zostanie, czy...? Nie. Podobno, że to mają ściągać i ma być prawdziwa ścieżka rowerowa. Taka, ale też właśnie jest problem, bo ma być to zrobione solidnie, żeby i do zwózki drewna, żeby nie zniszczyło ścieżki rowerowej. No tak. Ma być dwufunkcyjna i ma służyć leśnikom, żeby śmiało mógł ciężki sprzęt drewno z lesa wywozić i równocześnie rowery. I no żeby nie, bo dla rowerów by o wiele tańsze było, tylko dla rowerów. Ale pamiętasz, jak jeszcze był Berwier burmistrzem, to haja o te płyty były. Bo te płyty gdzieś prowadziły. To była robiona tylko na budowę zapory droga. Aha, nie. To było budowane, Leszek, tylko i wyłącznie. Jurek, tu była droga, ale nie było płyt. A Berger był burmistrzem i on jest leśnikiem. Leśniczym też jest widem myśliwym. I on te płyty jakby mi odkładnie... Nie, Leszek, to już było robione, te płyty już były, jakby zapora była budowana. Żeby ci to o co chodziło? Pamiętasz taką zwazę, że jeszcze mu radni zarzucali, że za darmo oddał płyty betonowe, które można było sprzedać za jakieś tam pieniądze. Aj, to nie wiem, tego co uczę. Ja wiem, że płyty były kładzione jeszcze, Berger dopiero się urodził, aby miał 5 lat, jakie płyty... No może nie te, no może o innym czy innym mówić.
te płyty były kładzione, zapora była budowana w 1955 roku, to Berker miał 7 lat. Ale wtedy, to było w tym, te płyty wkładzone. A no to mówisz o tych płytach. No to o tym. No to ja nie wiem, chyba że to później urząd przejął, ja wiem. Mówię ci, że była haja o to. Ale tu w ogóle nie jest teren Czechowic dziedzic. Właśnie, chyba nie jest tak. To gówno miał Berger do tego. No to widocznie jak wiecie, inne miejsce to było. Teren się tam wydaje. Może. Ale była haja o to właśnie, że on te płyty gdzieś były z Czechowic. A to może o inne chodziło. No. Leszku, zgodzę się jak o inne. Nie, tutaj, bo tutaj nawet Berger miał gówno do tego, bo w tej chwili jesteśmy chyba w Chybiu jeszcze. No. Ten zakręt i na następnym jest granica. No. Może tam jest, bo się nie kurczę. Ale gdzieś o te płyty chodziło. No to może że radni mu zarzucili, że za darmo oddał, to może albo można było to sprzedać, jakieś tam pieniądze dla budżetu. Może, ale inne, to nie jest bojaki. No, no to może widzę. No. Ja nie wiem, ty mówisz dokładnie, wiesz, gdzie ta granica, to pokażę widzi. Ten zakręt to będzie i na następnym jest granica. Patrzcie, Błachut już jest trzecią kadencję radnym. No, jak ten czas płynie niesamowicie. No, płynie. No niesamowicie. A ostatnio, jeżeli go ktoś tam zapytał, ja panie burmistrzu, będzie pan, aha, chyba, czekaj, czy będzie kandydował na tym dół. On mówi, ale tak, nie będzie ani tak, ani nie, rozważam, ale nie jest, ale to tak dyplomatycznie. Chyba będzie, ale nie powiedział o Fendrze. Tak. Ja uważam, że on jest dobry burmistrz. Dobry. Ja też dobry tak burmistrzem, inteligentny, nie ma jakiś taki pajac, jakiś nie, tego. Nie, jest. Ja go uważam za dobrego, z tym, że ja bym to dzisiaj mówił, że jak przyjdzie czas na wybory, to PiS ustali, że nie będzie, że nie będą może więcej być kadencji jak 2 lata. A jak 2 kadencje. A no to sobie by też trochę pogorszyli, no bo jest trochę PiS-owców też. Ja ci mówię, że tak być, że odsunął wszystkich od władzy i nowych, aby swoich, żeby tych burmistrzowie, wójtowie, wszystko, tak. Prezydenci miast tak. I tak dalej. Że żeby dać to znaczy obsadzić swoimi ludźmi i żeby nie... A jakie jest twoje zdanie? Szczerze powiedziawszy, to nie popieram tej partii. Ja też nie, absolutnie nie. Ja już to nienawidzę. Bo to, co teraz, ja mówię, to, co teraz robią, to jest kurde... Żeby się ożywiło. Ale ogólnie, ja uważam, Kaczyn... On psuje tą... Psuje. No. On kurwa pociąga, on jest prezydent, jest premier, moje zdanie jest takie same. On nie ma nic do gadania, a wszyscy się dokładnie z nim no konsultują. Co no ten premier powiedział, ona się konsultuje. Ja. Duda to samo. Marszałek Sejmu się patrzy na... Na prezydent, na Kaczyńskiego. I marszałek, i prezydent, i premier, no. Wszyscy w zasadzie... A on w cieniu stoi, a i tak rządzi wszystkim. A ja byłem pod domem premiera w Przecieszynie, po Łobrzeż. Tam się dowiedziałem, tam zrobili nową drogę. Tylko dlatego, że ona premierem została. Mało tego, jeszcze gmina zrobiła tą drogę na jej działce. Za gminne pieniądze. Ona tu gdzieś po Łobrzeż, nie? Tak, no, w Przecieszynie. Tam kurczę... Tak się jechało na to, nie? No. Zajechałem tam. Gmina Brzeszcza chyba, no. To mnie kurczę biuro ochrony rządu ścigało tam. Siedzą tam kurczę w takim baraku, w takim metalowym. Tu jest dokładnie ta granica, na tym zakręcie. Aha. Ludziom dało się pisać. Widzisz, że pisa tu zdało, ale kurwa już wszędzie szukają, gdzie te pieniądze kurwa. A to cło teraz, to stare auta ludzie sprowadzają za granicę, to między innymi jest ten cło, co zwiększają. To między innymi jest, a co myślisz, między innymi szukanie dziury. A no, wypłatę? To samo. Także wszędzie szukają teraz. Ja wiem, no ale to jest tak, no nie wszyscy... Zyskają młode małżeństwa, co mają dzieci. Natomiast tak my, to nie wiem czy więcej, no stracimy, a nie zyskamy. No. Ale jednak mówią, że już tam od jakoś 20 czy 200 tysięcy ludzi, 10 tysięcy urodziło. Jakby w porównaniu z innym rokiem. No, ma to swoje plusy, ale nie same plusy to ma, bo wiadomo, że te pieniądze jak tu dają, a gdzieś ich muszą znaleźć. No jest, dokładnie. No jest, ale może ten budżet państwa stać na to, żeby wziąć. I zysko 10% społeczeństwa, a straci 100% społeczeństwa. A tylko teraz się to... Czy 90% społeczeństwa. Unia, Anglia też jako kraj unijny. A teraz już problemy z tym związane, że to kary jakieś to... Że więcej straty jak zysku z tego. Jeszcze mogą wrócić do Unii. Jeszcze tak może być. Droga twardo, dobra, ale siedział z tej. Tak dalej się pytali na... Twardo, nie, bo... Nie, bo to... Bu. Wiecie też myśleli, że... Ale to...
Gdyby droga porządno, bo nie ukrzyknie... Za brzega tu ten rajd kiedyś prowadzili, ale mi się to nie podobało, bo to jest... A też słyszałem, że ta ścieżka to też ma być za pieniądze z Brukseli, że to razem z Czechami jest jakoś powiązane. Bo Czesi chcą tam robić dookoła tego jeziora Cierlisko. No. Cierlisku, byłeś tam? A jeździłeś na tych nartach wodnych? Na nartach nie, ale objechałem to jezioro. A my tam na nartach, my tam jeździli na tych nartach wodnych. Tam jest fajnie, to nie ma tak jak Włoszałkowica. Tylko jest po obwodzie, nie? To zupy po prostu je robisz koło. Ja, to tak w Augustowie to tak. I tam jest dość sporo i jak ty wypierdolisz na końcu, to tam cieni, deskę pod pachę i musisz płynąć do brzegu. A motorówka nie podjeżdża? A gości też. W Augustowie motorówka podjeżdżała. Może to jest większe jezioro, albo... A tu takie kampingi, tam co możesz jechać i na przykład dać świnki, tam co możesz mieszkać, nie? To na ta furtki, nie czek. Oni, a tam ci jeszcze wioski było, nie? Przywiedzą, tam on poczesny, nie? Żarcia przywiedzą, piszka swojego, wiesz? A, nie kupują, i nie kupują, wiesz? A i no mówi, burdel zrobią, pokoją imprezy. Dziadoskowna, że panią nigdzie kupią, nie kupią, bo jeszcze wszystko przywiedzą. I jak do siebie? Ja. Nie zalać jedzą, grilli, wszystko przywiedzą, wiesz? W tych kampingach jedzą, tak jest. A on by chciał, żeby do nich tam w tej restauracjach chodzić. Do Szwajcarii jak jedziesz, ja tu też nie wiedziałem. No nie, dobra, i co? Kilogram, mięsa i przetworów mięsnych nie więcej, kilogram. Jechali, jał kierowca z rowerzystami, rowerzysta wszędzie nie myli, tam to by się dowiedzieli. I 12 kilo poszło do kosza, a kierowcy ino kilo zostawili w aucie, bo był słoń. No. Każdy kraj się broni swojej granicy, to było to też. Aby ciągle przyjechali, ale nie by kupili, ale w sumie jest Unia i wolność, i Czechy przyjeżdżają, kupują wszystko. Tak. Meble wszystko kupują i mięso idzie w ślub. Tylko że Szwajcarii akurat nie ma. Wystarczy kurczę tam do tego, do Bielska, do tego Oszon zajechać, to tam pełno Czechów, kurde. No to mówię, Słowaków. Popatrzysz pod kantorem, to wszystko Czechy wymieniają marki te. Nawet teraz w tym tygodniu spotkałem czeskie, znaczy auto na czeskich rejestracjach w miliardowicach na Nowym Świecie jechało. No ja bym się proszę odjął, to na samochody dojedziesz też. Ja. To jest inwestycja. Tu tego tych betonów jest 300 km. To jest inwestycja. O, będzie tyle. Tu jest inwestycja, to kiedyś popatrzyłem chyba na tym. To jest inwestycja, żeby tu porządną dróżkę rowerową zrobić. Ten kawałek. No, ale ja ci powiem. A no, to jest ciężkie zrobić. Betony pościągać na nowo. Jeszcze wybrać ziemi. Ale betony do części odkręty są dobre, bo możesz jeździć, nic się nie robi. Ja tak do tej pory, jak to tylko służyło leśnikom. Leśnikom, to było dobre. No. Silne, mocne, widzisz tego, też to je robi. Tu podobno była, ja nawet tego nie wiem, gdzie to była jak zaprowadzona, to jak bocznica kolejowa była. I była na wał. No na wał, to była bocznica kolejowa, ale skąd? Czarnolesia? Czarnolesia, ja stąd te, no, jak jest ten biurowiec źródła, Czarnolesia. Kurde, ktoś mi to są. Ja pamiętam jak dziś. Jednostkę wojskową Czarnolesia. Wy nie pamiętacie tego już, bo tyś już nie był. A nie, OHP, nie OHP. Jednostka wojskowa była nie tu, w tych barakach, co tu były. To były potem warsztaty szkolne. Bliżej była z baraku, wybudowano... Ja wiem, że żołnierze robili na... Było takie wojsko, jak się nazywa? OTK. Ja wiem, że wojsko robiło tu na torach, ale dokładnie gdzie oni się ich przywozili? I tam potem ich nie było mieszkali. I my jeździli na zaporę tego, na gdzie my chodzili, to po tych barakach my chodzili, kuchnia była, stołówka, już opuszczone, już nie było nic. Dobrze? To OHP było, zaś ochotnicze chłopiec pracy w tych barakach, nie. Młodzież taką 17. To tu, ale tam było OTK, obrona terytorialna kraju. No. To byli wszyscy, to było, oni w ogóle broni nie mieli, to było takie by wojsko do roboty, czy najbardziej... Jacyś niewykształceni ludzie tego, to po prostu kierowali ich do takich wojsk, nie? Czy jakiś taki lekko, jakiś tam... A tyś nie służył w czasem takim wojsku? Kapralem nie byłeś? Ja byłem na WOW-ie, ja byłem w Wojsku Obrony Wewnętrznej. Aha, to cenię. Ale też... Ja... Tylko tyś był taki szef tych żołnierzy tam. Ale ja byłem właśnie do Poznania po tym. A teraz, kurczę, niedawno rozwalili tą... Byli w początku ten budynek na stacji rozwalili w Czarnoleszu. Siostra mi cały czas mówi, że tam ma być budowany trzeci tor. Że to ma być tylko do pociągów towarowych. A te dwa mają do Pendolino. Mówi o tym, co wyburzyli ten budynek konstatyjny, wiesz? No, przy peronach tam. Nie budynek stacji, tylko budynek mieszkalny. Ale ten na peronach też jest zwalony. Też.
że po tamtej stronie szedł trzeci tor. Po tamtej że niby stronie, tak ma tak być. No przecież ten trzeci tor z chybia użycie. No tylko, że w Czarnolesiu nie ma. Ale umiera do Czarnolesia i do trzy tory. On mówi, że mogli dodać, że siostra mu mówiła, że mogli się robić, że tam mógłby trzeci tor zbudowany po drugiej stronie toru jeszcze. Od strony tamtej miastej. Tyle, że on ma być prowadzony od Czechowic. Tam się już nic nie robi, tam jest tylko rozrząd, bo jeszcze w ogóle to są jakieś takie płaskie rozrządy, tu z górki mało co, tu połowę tej grupy wjazdowej to jest wydzierżawione i prywatni przewoźnicy tam się odstawiają składy, maszyny odstawiają. No właśnie. Siostra tutaj pracuje na nastawni, to samo mówi. Kurwa, 500 oku masz nie jeździło. Znaczy ja nie jeździłem cały czas, bo ja jeździłem w Czarnolesiu 12 lat tylko na, przed emeryturą. A przed jeszcze mi mówili, że ten przejazd to jest na Czechowice, jak się jedzie z Zabrzega. Na objazdowej? Na Waryńskiego. Aha. Że tam mają być samoczynne te rogatki. Ja, że zlikwidują. Że tej budy nie będzie. No może tak być, ale to jest Pochodza czy Wisła. Tego to nie wiem, ale ja myślę, że tam będą same wypadki. To jest kurczę zaruchliwa droga na coś takiego. Tak mi się wydaje. Witamy, witamy, dołączyć do grupy. Tak Ginek dupnął, taką barierka była, my jechali, idziemy to, a zóż tego. Kurwa, on się obejrzał, bo jakieś auto ładne stoło, taki, o jakim on sobie myśli, żeby może kupić, a stoła taka barierka ograniczająca jakoś wjazd, auta, żeby nie wjeżdżały. Jak się dupnął tą barierkę, jak się cała pojedyna, jak się... Ale słoneczko, ja ci... O, kraj jest na Zaporze. Dojcie! Stoimy, nie? Tu by kurczę było to morsowanie fajne, a nie tam gdzieś kurde to się no i do wody, to by tam tyle są szedł, to tak. Morsujemy? No. A można i wejść. Jak będzie pan Józek, ja też wejdę. Tu jest kurde walki. Jurek to stary kurw. Ja, morsz. Kąpiesz jeszcze Jurek czy nie? Ja nie, ja dwa sezony morsowałem. Jakoś tak mi to przeszło, nie wiem. Czemu, chociaż nic złego w tym nie widzę, ale gdzieś mi to przeszło. Nie, ja go wrzucę, to się ludowie. Ale po tym lodzie dojdziemy do wody. Patrzymy już to. No i to jest na środowisko i ryba pójdzie i się połknie, to jest co? Tragedia. No to chłopie, wszystkiego dobrego, ale zimne. Ale wam dobrze, ale dobrze. Też na papierosy życi. Też wszystkiego dobrego. No, po co ja się odzywałem? Józek, chodź tu, nie? Ja mam zdjęcie zrobiłam. Tam jeszcze ładne zdjęcie, a później będzie ten. Ostatni nasz wyjazd. Kto tam jeszcze ma, bo tu ma niedolony. Mógł to jeszcze? Poczekaj, on ci naleje, nie otwieraj go jeszcze. Nie otwieraj jeszcze. Czemu? Bo wszyscy mają balanę. Nie, Robert, jeszcze Robert był niedolony. Robertowi wodę nabieramy. Pan Józek mówi, że czekajcie, potem domu nie wykazało. Domu zapraszam. Józek nie może, bo on na rowerze jest. No, to by nie wykazało. Ja piję małe piwo, bo mówią, że nie. O kurwa, uważaj, jak się pije. No szkoda. 8%. Robert, chodź tu, Robert, gdzie to jest? Jeszcze w koło, co tam? Taki przykład na pewno nie. Ja jak jestem na rowerze, to piję małe piwo, bo mówią. No to jeszcze raz, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Żeby więcej, razem jeździli, żeby przyjmę ciało ze sobie organizować. Jak to moje zapięte? A, już mi to tak trochę też przyklejone do mnie. Dobrze to jest. Miłej jazdy przekiera i na przywębel. To mam fekupnie? I się kąpiemy. Rozumiem sobie więcej flaszek. No to bez mnie. Na
A dobrze było gdzieś pojechać tak, jakieś ognisko zrobić też jako wiosna. Ja wam mówię, że tym pod Błatnią, jak wiedział przez ten, jest duży zrobiony zadarzony obiekt, jest okrutnie niedostępny. Nie, ja bym się właśnie fajnie by było zrobić. Też jak wiedział przez Jasienicę, każdy kawałek kiełbasy tam jest zadarzenie, jest miejsce, jest regulamin korzystania, nie trzeba nic kupować. Musisz mieć autę. Tylko żeby to połączyć z jazdą. Z tym, że jest cały czas pod górkę, delikatnie, ale cały czas. Nie, tam jest. A w lesie jest, tam jest. Naprzeciwko kościoła. Tylko po drugiej stronie widzę. Tylko czy jest ogólnodostępne? Nie trzeba kogoś zgłaszać. W Boczakowicach tam też jest ogólnodostępne. Ale nie trzeba zgłaszać nikomu? Bo tam jest mało, a tam jest duże. I ta choćby wiatr był, to jest zabudowane. Ale jak pojedziesz lekko wzięty, to cię mają długą trasę, żeby cię łapać. Jak cię nie mają. A z powrotem to do domu zajedziemy z górki. A to oczy jest przyjrzało dwa? Ja byś przyjął w Jasienicy koło McDonalda. No. Tylko że tam i prosto dali tam. No. Ja wiem, a tam na samym końcu, jak ten kościółek jest, no. To jest taką wiata dużo zrobiono tam i ogólnie dostępne tam jest zrobione palenisko. Ogólnie dostępne tam jest...